Porozmawiajmy dzisiaj o rachunku zysku i strat, albo inaczej o rachunku wyników. Jest on jednym z trzech dokumentów finansowych, na które należałoby zwrócić uwagę, jeżeli analizujecie dane przedsiębiorstwo pod kątem inwestycyjnym. Drugim dokumentem, który może pamiętacie z poprzednich filmów, jest bilans spółki i dzisiaj spróbuję pokazać, w jaki sposób te dwa dokumenty są powiązane. Trzecim ze wspomnianych dokumentów jest rachunek przepływów pieniężnych. Ale dzisiaj skupimy się na rachunku zysków i strat. Zapraszamy tylko, żeby nie zapomnieć o istnieniu tych trzech. Tak jak wspomniałem, dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym. Dokument ten pokazuje, ile przedsiębiorstwo może wygenerować zysku, ile zarabia bądź traci w danym okresie. Podobnie jak bilans, ten dokument też odnosi się do jakiegoś konkretnego okresu. Może to być sprawozdanie roczne, kwartalne, półroczne, to są takie typowe okresy. I chociaż dokumenty te różnią się pod względem zawartości w zależności od rodzaju biznesów, w każdym z nich znajdziemy pewne wspólne elementy, jeżeli chodzi o jego strukturę. Rozważmy dzisiaj dla przykładu jakieś proste sprawozdanie przedsiębiorstwa, które produkuje, załóżmy, młotki. Załóżmy, że ta firma wytwarza młotki, a następnie je sprzedając, generując w ten sposób przychody. Dla uproszczenia załóżmy, że przychody są tożsame w naszym przypadku ze sprzedażą i wiem, że z punktu widzenia księgowego możemy się dopatrywać nieścisłości, że pieniądze, które zarobiliśmy w danym czasie, to niekoniecznie muszą być przychody i możemy w różny sposób księgować przychody i przychody ze sprzedaży. Ale na potrzeby tego konkretnego rozważania, że załóżmy, że przychody równe są gotówce, która wpływa nam w wyniku sprzedaży naszych produktów, w tym wypadku młotków. Załóżmy, że budujemy przykład rachunku zysków i strat za rok 2014. Załóżmy więc, że w 2014 roku wygenerowaliśmy przychody, czyli sprzedaliśmy młotki o wartości 3 milionów złotych. Warto na tym etapie zauważyć, że jeżeli czytacie prawdziwe sprawozdanie, to te liczby mogą być mniejsze. Na przykład zamiast 3 milionów złotych będzie napisane 3 tysiące. I zanim powiecie o rany, to przedsiębiorstwo zarabia strasznie mało, zerknijcie na jednostki. Zazwyczaj rachunek zysków i strat przyjmuje formę tabelaryczną i gdzieś w nagłówku jest napisane, jaka to jest jednostka, czy w jakich jednostkach przedstawiane są liczby. I może się okazać, że te cyfry, czy te liczby raczej, są w tysiącach złotych. Czyli jeżeli zapiszę 3 tysiące tysięcy, wówczas mówimy o 3 milionach. Dla dużych firm mogą to być oczywiście wartości większe, mogą to być wartości w milionach i wtedy odpowiednio skala jest większa. Ale wróćmy do naszego przykładu. Czyli 3 miliony to są przychody naszego przedsiębiorstwa, tyle pieniędzy dostajemy od naszych klientów, ale nie jest to nasz dochód. To nie jest to, co możemy później wykorzystać i wydać na potrzeby naszego przedsiębiorstwa, czy po prostu zachować na koncie bankowym. Żeby wyprodukować te młotki, musimy ponieść pewne koszty. Więc kolejnym elementem, który pojawia się na rachunku zysku i strat, jest poniesiony koszt związany z wyprodukowaniem naszego młotka. Zapiszmy dla jasności, że te przychody to inaczej też może być sprzedaż. A zatem wracając, następną pozycją, którą zapiszemy, to koszt produkcji. Koszty te dzielą się zazwyczaj na koszty zmienne, czyli takie, które są zależne od wielkości produkcji. Każdy młotek pochłania pewną ilość materiału, takie jak metal czy drewno, czy energia potrzebna do wyprodukowania każdego z tych młotków. Całkowita zatem wielkość kosztów zależy od ilości młotków, które wytworzymy. Czyli inaczej mówiąc, w zależności od liczby młotków będziemy generowali, czy będziemy pochłaniali mniejszą lub większą ilość metalu, mniejszą bądź większą ilość drewna, mniejszą bądź większą ilość energii. Koszty stałe z kolei to te, które trzeba ponieść niezależnie od ilości młotków, które wyprodukujemy. Czyli na przykład niezależnie od tego, czy wyprodukujemy 100, 200 czy 300 tysięcy młotków, trzeba zapłacić czynsz za magazyny, którym będziemy trzymali nasze młotki, bądź za powierzchnię fabryki, w której będą ustawione nasze linie produkcyjne. Załóżmy, że w naszym przykładzie, znowu dla uproszczenia, całkowite koszty poniesione na wyprodukowanie naszych młotków to 1 milion złotych. Zmienię kolor na czerwony, żeby pamiętać, że mamy do czynienia z kosztami. Czasami te koszty pisane są z minusem bądź w nawiasie. My sobie zastosujemy dzisiaj nawias.
Gdzieś trzeba pamiętać, że sama liczba nie jest ujemna. Nie mamy przecież ujemnych kosztów, bo to by oznaczało, że ktoś nam płaci, żebyśmy wynajmowali magazyny. Natomiast warto odróżnić, żeby nie zapomnieć, że tą wartość, czyli nasze koszty, powinniśmy odjąć od przychodów, które generujemy. I tak też zrobimy. Od 3 milionów złotych odejmiemy koszty produkcji, otrzymamy wynik 2 miliony złotych. Ta wielkość nazywana jest zyskiem brutto, czyli różnica pomiędzy przychodami a poniesionymi kosztami produkcji to zysk brutto. Zysk mówi nam o tym, ile pieniędzy przyniosła nam sprzedaż naszych narzędzi po potrąceniu kosztów. Natomiast nie uwzględnia ona pozostałych kosztów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją, jak podatki, czy pensje pracowników, czy wydatki na marketing, które są konieczne do działania przedsiębiorstwa i w związku z tym ostatecznie produkcji, ale nie są bezpośrednio z nią związane. To wszystko nie jest ujęte jeszcze w zysku brutto, a zatem żeby ująć te koszty, należy je zapisać w oddzielnych pozycjach. I na rachunkach zysków i strat zazwyczaj pojawiają się takie pozycje jak wydatki na marketing czy generalną administrację, w której mogą być ujęte wszelkie koszty od usług audytorskich przez pensje zarządów, wreszcie po wszystkie inne usługi potrzebne do prowadzenia firmy. Załóżmy, że kwoty poniesione na każdy z tych usług to odpowiednio 200 i 300 tysięcy złotych. Jeżeli te pozycje odejmiemy od naszego zysku brutto, otrzymamy coś, co się nazywa zysk operacyjny. W naszym przypadku będzie on wynosił 1,5 miliona złotych. I warto zwrócić na rozróżnienie poszczególnych rodzajów zysku, a mówiliśmy już o dwóch. Każdy z nich mówi nam o troszkę innym aspekcie firmy. Jak widzieliście, w pierwszym zostały uwzględnione tylko koszty związane z produkcją, a w drugim koszty związane z prowadzeniem całego przedsiębiorstwa. Dalej będziemy mówili o zyskach po uwzględnieniu podatków itd., itd. Więc rodzajów zysków jest kilka, a każdy będzie nam mówił o nieco innym aspekcie funkcjonowania spółki. Zysk operacyjny to zysk z działalności przedsiębiorstwa, zresztą tak czasem nazywany. Jest to wielkość, która uwzględnia tylko endogenne, czyli wewnętrzne elementy związane z kosztami i ze sprzedażą. I to jest chyba dobry moment, żeby, tak jak obiecałem na początku filmu, pokazać, jaka jest relacja między bilansem a rachunkiem zysków i strat. Jeżeli pamiętacie z poprzednich filmów, bilans składa się z dwóch elementów. Z aktywów, czyli z tego, co spółka posiada, i pasywów, czyli w jaki sposób spółka finansuje aktywa. Zapiszmy ogólny model bilansu. Aktywa generują nam tą wielkość. Aktywa są wykorzystywane, żeby wypracować zysk operacyjny. To jest nasz wewnętrzny stan posiadania. Jeżeli w naszym przykładzie aktywa spółki wyceniane są, załóżmy, na 10 milionów złotych, to istnieje taki wskaźnik, który mówi, jak dobrze wykorzystujemy nasze aktywa. Może zatrzymajmy się chwilę i porozmawiajmy o tym wskaźniku, który nazywa się rentownością aktywów, a po angielsku ROA, czyli Return on Assets. W naszym przypadku ROA równy jest 1,5 miliona, bo taki mamy zysk operacyjny, do wartości naszych aktywów, czyli do 10 milionów. Czyli z 10 milionów wygenerowaliśmy 1,5. W związku z czym w naszym przypadku rentowność aktywów wynosi 15%. Im wyższy ten wskaźnik, tym lepiej, ponieważ wyższy wskaźnik pokazuje, że nasze aktywa pracują wydajniej i bardziej optymalnie i przynoszą nam większe zyski. A wracając do naszego bilansu, jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że drugim elementem, tak jak tutaj już napisałem, są pasywa. Pasywa pokazują nam, w jaki sposób finansujemy nasze aktywa, czy inaczej mówiąc, skąd bierzemy środki na to, żeby zakupić nasze aktywa. Załóżmy, że w tym przypadku przedsiębiorstwo zaciągnęło dług w wysokości 5 milionów złotych, a odsetki są na poziomie 10%. Zanim zaczniemy się zastanawiać, na co wydamy nasze 1,5 miliona z zysku operacyjnego, który wygenerowaliśmy, musimy jeszcze opłacić koszty związane z obsługą naszego długu. Wartości 5 milionów złotych
z odsetkami rocznymi na poziomie 10%, wówczas rocznie musimy zapłacić 500 000 zł, żeby obsłużyć dług. Zapisujemy więc odsetki. W zasadzie powinienem tu zaznaczyć, że mój dług to tylko fragment pasywów i to jest zaciągnięta pożyczka, a to jest, tak jak powinniście pamiętać z poprzednich filmów, kapitał własny i dług. Dobrze. Wracając do zysku operacyjnego i odsetek. Jeżeli od zysku operacyjnego odejmiemy odsetki, uzyskamy zysk z działalności gospodarczej. W naszym przypadku wynosi on 1 000 000 zł. To jest to, co otrzymują właściciele przedsiębiorstwa, czyli ci udziałowcy, którzy włożyli pewien kapitał własny. W naszym przypadku ten kapitał własny nie trudno obliczyć, bo to jest 10 000 000 zł aktywów minus 5 000 000 długu, czyli wynosi on 5 000 000. Wartość kapitału własnego wynosi 5 000 000, czyli właściciele przedsiębiorstwa, zanim rozliczą się z urzędami, otrzymają 1 000 000 zł. Jak się zapewne domyślacie, następna pozycja to są podatki. Załóżmy, że stawka podatkowa to 30%. 30% z 1 000 000 zł to 300 tysięcy. Na czerwono zapisujemy, ponieważ to są koszty. I wówczas po odjęciu otrzymujemy zysk netto na poziomie 700 tysięcy złotych. I to, czy ta wartość dopiero idzie na konto spółki i jest rozporządzalna przez właścicieli, przez udziałowców. Wracając do naszego bilansu, tak jak powiedzieliśmy, kapitał własny wynosi 5 000 000 zł, to może to zapiszmy. Spróbujemy to wymazać. Dobra. Zapiszmy więc, że nasz kapitał własny to 5 000 000 zł. I w kontekście aktywów, przypominam, mówiliśmy o rentowności aktywów. W kontekście pasywów, a konkretnie kapitału własnego, możemy mówić o stopie zwrotu z kapitału własnego, a po angielsku jest to return on equity, czyli wskaźnik ROE. Stopa zwrotu z kapitału własnego to, tak jak możecie się domyślić, zysk netto do wielkości kapitału własnego. W naszym przypadku zysk netto to 700 tysięcy złotych do 5 000 000. Czyli w naszym przypadku stopa zwrotu z kapitału własnego to 14%. W kolejnych filmach przyjrzymy się kolejnym przykładom i innym wskaźnikom oraz w jaki sposób one się zmieniają w zależności od branży. Podsumowując, powiedzieliśmy sobie o przychodzie ze sprzedaży, o kosztach związanych ze sprzedażą i zysku brutto, które one generują. Powiedzieliśmy o kosztach generalnych prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zysku operacyjnym, który z niego wynika. Uwzględniliśmy w naszych analizach odsetki związane z obsługą długu i obliczyliśmy zysk z działalności gospodarczej. Wreszcie uwzględniliśmy podatki, które musimy zapłacić fiskusowi, uzyskując zysk netto. Mówiliśmy o dwóch
wskaźnikach, to znaczy o return on asset, czyli rentowności aktywów, i mówiliśmy o stopie zwrotu z kapitału własnego, czyli o ROE. Do usłyszenia w kolejnych filmach.